Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w nowym cyklu Podkarpacie znane i nieznane. W nowym cyklu pod tytułem Cmentarze I wojny światowej. Podkarpacie oczywiście to jest nie tylko to są nie tylko miejsca związane z pięknymi zabytkami, których tutaj mamy dosyć dużo, ale również miejsca, które są związane z wydarzeniami historycznymi, na przykład z wojną pierwszą albo drugą. Znajduje się w miejscowości Orzenna. To jest ostatnia miejscowość w Polsce na drodze numer 992. Na drodze, która prowadzi z Jasła do granicy słowackiej. Tu granica jest, tu gdzie jestem teraz na górze, to granica jest mniej więcej jakieś 200 metrów. Więc jesteśmy bardzo blisko granicy, ale cmentarze z I wojny światowej budowane były przez Austriaków, austriackich inżynierów. Jednym z nich był Dusan Jurkowicz, Słowak z pochodzenia, który był moim zdaniem jednym z najciekawszych tych architektów, pracując przy sztabie wojsk austriackich. No i zaprojektował kilkanaście cmentarzy, które dzisiaj postaram się Wam pokazać, krótko omówić, co się tam też dzieje. I żeby zachować jakąś chronologię, będę posługiwał się numeracją, którą zastosowali też Austriacy, numerując te cmentarze. Cmentarze znajdują się często w różnych miejscach. Często nie są to cmentarze przy drogach, przy jakichś tam miejscowościach, przy cmentarzach parafialnych, bo takie są. Ale tak jak tutaj, znajdują się praktycznie na szczycie góry, nad miejscowością Orzenna. Dojść do niego można przez gospodarstwo rolne, gdzie uprzejmy pan odpina na chwilę elektrycznego pastucha, żebyśmy mogli przejść sobie, bo tak też się stało. No i dojść do cmentarzy numer 1 i 2. Cmentarze są schowane tak na skraju lasu, bądź też w lesie. I za chwilę pokażę, bo będę szedł właśnie do tego cmentarza numer 1. To jest cmentarz tak numerowany, bo stąd zaczynano. Żołnierzy chowano praktycznie w miejscach, w których padli, można tak powiedzieć, w których zginęli. Więc dlatego tych cmentarzy jest bardzo dużo. Jest ich chyba prawie 300. Większość jest w Małopolsce. Na Podkarpaciu jest kilkadziesiąt. No i sukcesywnie, krok po kroku, będę się starał o nich coś powiedzieć i w kolejnych odcinkach również do nich dojechać. Ciągnie się ten pas od granicy słowackiej, czyli miejscowości Orzenna, Grab, potem Krępna, Desznica, Charklowa, Jasło. No i potem na północ w kierunku Pilzna, Dębicy. I na północ od Dębicy są ostatnie cmentarze, numerowane już 200, chyba 40, 200, coś koło tego, bo ta numeracja zakręca w stronę Tarnowa i tam w Małopolsce jest tych cmentarzy bardzo dużo. Jak już się wychodzi na tą górę, to należy iść tak trochę na skos od tego gospodarstwa. No myśmy akurat mieli możliwość przejścia przez pole, tak na przełaj, można powiedzieć. No i teraz trzeba przekroczyć, może nie Rubikon, ale trzeba przekroczyć elektrycznego pastucha. O, takiego właśnie, pod którym trzeba się troszeczkę zgiąć, żeby prądem nie dostać. No i tutaj od tego pastucha idziemy troszeczkę na skos, pod górkę, przez las, żeby dotrzeć do cmentarza numer 1. Te dwa cmentarze, które są obok siebie praktycznie, 50 metrów jeden od drugiego, z tym, że jeden jest w lesie, drugi nie, ponieważ gospodarz był uprzejmy wyciąć drzewa, które zasłaniały widok i dojście do cmentarza numer 2. Cmentarz 1 i numer 2 praktycznie są bliźniacze. Wyglądają tak samo, ale skrywają różną ilość poległych żołnierzy. I o, widzę tu już jakiś turysta. Dobry, witam. Strażnik Także, Kurhanu. Strażnik Kurhanu, tak. Strażnik Kurhanu. Tutaj Kurhan jest. O, właśnie tak to wygląda z daleka. Jest to taki czworobok kamienny z takim kopcem
kamiennym z napisem w języku niemieckim. O, z napisem w języku niemieckim. I to jest cmentarz numer 1. Zaprojektowany przez Duszana Jurkowicza. I powierzchnia tego cmentarza to jest 25 metrów kwadratowych. No, wygląda trochę jak kurhan. Jurkowicz chciał nawiązać tutaj do różnych tradycji, które w tych okolicach Beskidu Niskiego były od setek lat, z różnych narodowości, różnych religii. Także nie ma on jednolitego znaczenia takiego religijnego, w zasadzie nie ma jakiegoś krzyża. Jest coś na podobieństwo, ale takiego właśnie krzyża bardziej prawosławnego, coś w tym stylu. I inskrypcja mówi o tym, że tu jest pochowanych 130 żołnierzy rosyjskich, tym razem właśnie rosyjskich, może dlatego ten krzyż taki, że to są żołnierze rosyjscy. No i zginęli w walkach 27 listopada 1914 roku. Tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze zrobimy trochę zdjęć i idziemy do cmentarza numer 2.